Tak, maluszek, szuka. Ojejku, pokaż, trochę do dziecka włożymy, a później nakarmimy jeszcze takim jedzonkiem do wola. Ojej, ojej, jak wiska, jak tu się dopomina o jedzonko. A taki był prawie nieżywy. O, o, o. Jak miałam kiedyś gołąbki, czy tam Zosi były maluchy, to po prostu robiłam takie coś, taki prawie kieliszek. O, i tutaj głowę wkładał gołąbek i jadł z tego. Tylko, że no, to była taka mieszanka sera, już nie pamiętam dokładnie, co ja tam robiłam, ale to było takie coś podobne do właśnie tego pokarmu rodziców, czyli... Ojej, jaki on jest teraz głodny, jaki on jest teraz energiczny, aktywny. A siedział taki biedny, go zdjęłam rękam z ziemi, bo siedział, siedział i oczko miał zalepione i najpierw na rzęsistka był przeleczony, bo tak go było czuć właśnie jak na rzęsistka, a później przeleczony na... no nie później, tylko teraz cały czas jest leczony jeszcze na... No w kierunku ornitozy, no bo jednak oczko miał takie zaklejone. Oj, 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 oj. Jakbyś mógł, to byś zjadł mi to wszystko. Wszystko dziobie, co się da dookoła. Wszystko sprawdza, czy to się nie da zjeść przypadkiem. Ale żeby tak samodzielnie ziarka jadł, to jeszcze nie. To jeszcze nie. To jeszcze nie. Co tam, kochane? Co tam? Tu już trochę masz w tym tobołku. No już tak nie krzycz. Nie krzycz, nie krzycz. A jak on, najlepiej jak on tak stanie i tak rozczapiży te skrzydła jak taki po prostu drapieżnik. I bardzo energiczny gołąbeczek. No taki wali już ze skrzydła, marudzi tam, jak ja tam do tej klatki. Ojej, już by taki głodomorek by wszystko zjadł. Dostanie jeszcze, wpłynie do wola takie, to dostanie już takie dobre też jedzonko, witaminki wszelkie, probiotyk, ponieważ bierze antybiotyk na to. Co tam, co tam, co tam, co tam, no, no, ojej, no jak tu nie pomóc takiemu widokowi, jak tu nie pomóc, przyniosłam go maluszka z ulicy i w takim był stanie, no, biedny. Już by tam nie przeżył na pewno, no, z rzęsistkiem tak już go czuć było, no, to taki zaawansowany w sumie. Później jeszcze się okazało, że jeszcze trzeba. Dobra, ręce mam trochę od słonecznika, to przepraszam. Tak, wytrzemy wężyk, żeby się tam... tam powróciło. Dobra. Dawaj tego dziobalka. Dawaj dziobalka. Tu trzeba tak bokiem, żeby tu na środek nie, bo to tam gołąbeczek ma tchawicę. I kawałeczek tego wężyka i już. To najlepsze dostanie. Jak tam po tym jedzonku. Nadal głodny. Nadal głodny. Zaraz się obróci, obalisz od tego tobołka pełnego. Wola. No. Tak. Ojej. Maluszek taki. Takie maleństwo. Takie maleństwo jestem, powiedz. Taki jestem maluśka. Taka maluśka jestem. Ptaszynka. Daj tu jeszcze. Jeszcze ziareczek może trochę. Ojejku. Co to? Już sam będziesz jadł? Będziesz sam jadł? No to jedz sam.
Weźmie jakieś takie ziareczko i upuści zaraz. Och, tam gołąbeczek też chce wychodzić, ale musi troszkę wydobrzeć. Muszę mu klatkę chyba zmienić albo po prostu osłonić, bo on dopiero dzisiaj jest pierwszy dzień, więc się tam chce wydostać. I co? Nic nie wychodzi z tego dziobania, tak? Trzeba karmić dalej. Oczywiście nie tymi dużymi ziarkami, tylko tymi malutkimi. Gołąbeczka nakarmimy. Tak, tu ryżu nawet trochę jest. No było, to może już wykarmiłam, ale... No. Jaki głodny. Jaki głodny kawalera. Siedział, nic nie mówił, nic nie jadł. Tak kwestia 2-3 dni już będzie samodzielnie sobie jadł. Jeszcze jak bierze tam tutaj lek do psycypienka, no to tak raczej pani doktor kiedyś mówiła, żeby to natcho mu podawać, natcho gołąbkom podawać. No, rano dostaje, to jest nawet. Jak tam ten twój kabołeczek? No, jeszcze tam jest miejsce, tak? Jeszcze jest miejsce. O, proszę bardzo. A, ile to jeden gołąbek zajął czasu? No, on tak fajnie po prostu robi, jak no dosłownie, jak, no nie wiem, jak orzeł. Stoi tak ustanie, tak te skrzydła, tak, taką postawę naprawdę takiego drapieżnika zrobi. Rozczapiża te skrzydełka. Rzepak też tu ma. Dawaj cieparka. Dawaj to. Dawaj, żebyś tam piórka ci rosły. Mnie ćwiczy. On już ucieka z klatki. Jak ja tylko otworzę klatkę, to jest tak już bystry. A po prostu no nie jadł, nie w ogóle nie, no nie ruszał się gołąbek, nie taki siedział, tylko nastroszone piórka i osowiały. I teraz już jak fajnie. Jakoś się nauczysz, tak? Jeść, przełykać ziareczka. Super. Oj, super, jesteś super gościu. Super gościu. Aśka. O. Aś. Jej, a teraz to nie wiem o co chodzi. Teraz to chyba byś chciał trochę poodpoczywać tu. Ojejku, no patrzcie, on im więcej zje, tym więcej piszczy. Tym więcej ma siły piszczeć. A przecież to bołek już taki, no. Co tam maluszek? No daj, karmimy dalej. Karmimy cię dalej. Już teraz zaraz wyłączę. Dostanie, to tam jest 5 ml, to tak 20 ml, to no to jeszcze za 3 takie strzykawki by się przydały. No może 2, zobaczymy. Pióreczka sobie układa już. No już jest taki pacjent naprawdę. Co tam, kochane? Co tam, malutki gołąbeczku?
Dawaj, tu jeszcze dzióbka faktycznie jeszcze nakarmimy. Pozdrawiam serdecznie, kochani. Życzę zdrowia wszystkim. Dziękuję, że zaglądacie. Maluszek zostanie jeszcze nakarmiony tym strzykawką. Tam jest Nutribit i tak jeszcze dodatkowo dosypane biotynka, prebiotyk. Jest witaminka też, ale na razie jemu nie daję tej B-witaminki, bo nie wiadomo, jeżeli on by miał kokcydia, no to szkoda, to tak, takie, o, widać braki w tych pióreczkach. No, świadczy, że tam coś żołąbka trapiło. No, już pomijając to, że to jest maluszek. I tak rawi coraz wyżej i ćwiczy, tam wachluje skrzydełkami, kołobuś, tam z szytym bokiem. No dobra, dobra, już chyba się najadłeś dosyć. Jeżeli chodzi o ziarno, to teraz damy ci jeszcze tego Nutribirda i gołąbeczek już z tym takim sercem mogę go pokazać, że już naprawdę no, dobrze wydobrzał. Dobrze. Co to? Pozdrawiam serdecznie, kochani. Do usłyszenia, do zobaczenia.